Witam wszystkich. Do naprawy radiotelefon firmy ICOM, radiotelefon dwupasmowy na pasmo 145 i 430 MHz o symbolu ID-E880. Radio otrzymałem z diagnozą od klienta. Po włączeniu radio działa, ale brak odbioru i nadawania. Podłączymy i sprawdzimy. Radio przechodzi w tryb nadawania. Na wyświetlaczu pokazuje się symbol TX, ale brak mocy wyjściowej. Można skontrolować moc wyjściową w paśmie 70 cm. Wprawdzie miernik mierzy do 150 MHz, ale jakąś tam moc powinien pokazać. Ale niestety nie pokazuje nic. Czyli również w paśmie 430 mega radio nie emituje żadnej mocy. Wzmacniacz małej częstotliwości działa, bo głośnik szumi, ale po podłączeniu testera, po podłączeniu generatora, niestety radio nic nie odbiera. Praktycznie jest głuche. Trzeba niestety zdemontować obudowę i zacząć sprawdzać, co tam się dzieje. W radiu brak było odbioru i nadawania. A dlaczego? A dlatego, że oderwał się drucik od gniazda antenowego, które łączy właśnie gniazdo antenowe z płytką główną. Taki drut nie powinien samoczynnie się oderwać. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ gniazdo antenowe, nie wiem czy dobrze to będzie widać, ale o, może w ten sposób. W czasie odkręcania i dokręcania anteny ten środkowy trzpień niestety się rusza. Jeśli dokręcimy antenę raz na jakiś czas i będzie ona podłączona praktycznie na stałe, to niczym to nie grozi. Jeśli będziemy to robili kilka razy dziennie albo w tygodniu, to ten drut po pewnym czasie po prostu pęknie. Normalne, tak jak zginamy drucik, aby go złamać, czy pręt, po kilkunastu, kilkudziesięciu razach wyginania, ten pręt po prostu pęka. I to samo stało się w tym przypadku. Gniazdo antenowe powinno być tak zrobione, aby ten środkowy trzpień nawet przy odkręcaniu i dokręcaniu silnym anteny nie ruszał się i nie spowodował wyrwania połączenia między gniazdem antenowym a resztą radiotelefonu. W tym przypadku albo trzeba wymienić gniazdo, albo je tak zabezpieczyć, aby się nie ruszało. Ciekawe, jak wygląda płytka teraz z drugiej strony.
widać mnóstwo kurzu, brudu. Niestety, tak się dzieje w radiotelefonach i nie tylko. Tam, gdzie są wentylatory. Zazwyczaj wentylatory wciągają kurz, brud do środka urządzenia. To samo dzieje się niestety w komputerach. Gdybyśmy odkręcili obudowę od swojego komputera po kilku latach użytkowania, nawet niech będzie w domowych, sterylnych warunkach, to niestety kurz będzie się zbierał i później wygląda to w ten sposób. Trzeba to niestety oczyścić. Po oczyszczeniu płytki okazało się, że jednego kondensatora SMD praktycznie połowy już nie było. Drugi kondensator, który był obok przylutowany, odlutowałem od razu profilaktycznie. Spróbuję wymienić obydwa te kondensatory. Ten na pewno trzeba na 100%, bo jest rozerwany. Ale teraz bądź mądry i szukaj schematu do tego radiotelefonu. No niestety na kondensatorach SMD nie ma żadnych oznaczeń, jeśli chodzi o wartość tego kondensatora. Ale z pomocą może przyjść nieoceniony oczywiście internet. Bez najmniejszego problemu znalazłem schemat w internecie. Są podane wartości elementów, więc do dzieła. Tak wyglądają kondensatory po przylutowaniu i płytka jeszcze nieoczyszczona. Tu przylutowałem już drucik, czyli wyprowadzenie do anteny. Natomiast zaraz jeszcze pokażę, jak będzie wyglądała płytka po oczyszczeniu izopropanolem. Tak teraz wygląda płytka po wyczyszczeniu. Praktycznie śladu nie widać po jakiejkolwiek naprawie. A jak już mamy na tyle rozkręcone radio, to można zerknąć sobie na wzmacniacze hybrydowe. Jeden jest od pasma 2-metrowego, drugi od pasma 70 cm. Przy okazji warto powycierać starą pastę i zastosować nową. Dla oczywiście lepszego odprowadzania ciepła. Wprawdzie płytkę już przykręciłem, bo powinienem najpierw odkręcić wentylator i go wyczyścić, ale lepiej późno niż wcale. Po odkręceniu wentylatora widać kanał wentylacyjny wygląda w ten sposób. Natomiast na samym wentylatorku też nie wiem, czy będzie to widać. Ale o, takie włoski. Prawdopodobnie ktoś ma w domu może pieska, może kotka. I tak później wentylator wciąga wszystko do środka. Kanał wentylatora oczyszczony. Również sam wentylator oczyściłem. Można teraz już skręcać radio w całość. Mam laptopa, który też kiedyś przestał działać, to znaczy działał, ale bardzo wolno. Już myślałem, że już jest po laptopie, po komputerze. Trzeba będzie kupić nowy, ale z ciekawości rozkręciłem i okazało się, że wentylator i układ chłodzenia był już tak brudny, że po prostu komputer przegrzewał się, czyli procesor przegrzewał się i komputer bardzo, bardzo wolno, ale działał. Po oczyszczeniu działa jak rakieta, znów na parę lat wystarczy. Ogólne sprawdzenie pracy nadajnika testerem. Bez modulacji, moc ustawiona w radiotelefonie, najmniejsza, czyli low.
Teraz przełączę na moc średnią, czyli mid. I jeszcze pomiar mocy maksymalnej. Kontrola pracy nadajnika, pasmo 400 mega. Teraz moc średnia. I moc maksymalna. Radio naprawione. Odbiornik działa, nadajnik działa, a ponieważ właściciel powiedział, aby naprawiać w miarę tylko, powiedzmy, do granicy, do sumy 100 zł, to ja powiem w ten sposób. Jeśli właściciel tego radia ma takie 100 zł, jak najbardziej zgadzam się na taką naprawę. Ale jeśli właściciel nie ma takich... O, uruchomił się przemiennik. Jeśli właściciel nie ma takiego 100 zł, to będzie go to drogo kosztowało. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam i życzę jak najmniej usterek i do następnego spotkania.